Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę. Przyglądaliśmy się troszeczkę mapie. No i pojawiła się kolejna zaraza europejska w naszej okolicy, tym razem Francuzi. Oni są dosyć blisko mnie. Powiedz, Niedźwiedziu, jak twoje szanse na wasalizację wyglądają? Chciałem powiedzieć, westernizacja. Tak. Ja już rozumiem, ja już wiem, co ty planujesz. Dziękuję, że mi zdradziłeś swoje plany. Przyjdę i ci pomogę, tak. Niedźwiedź. Bunkry już się tworzą. Bunkry się tworzą. Na moich prowincjach, które tutaj są. Ale po co ty się chcesz bunkrować, przyjacielu? No bo przed kim? Ja dobrze wiem, co ty planujesz. Ja w życiu? Mój moje 40 król... tysięcy pokojowych żołnierzy w życiu? Właśnie buduję tratwę i mój król płynie do Europy, by prosić króla Portugalii o pomoc w walce z imperialistycznym Imperium Inków. Możesz pomóc poprosić po pomoc Imperium Inków, które hojnie obdarzy cię swoją protekcją w ramach tylko i wyłącznie za 50% swoich dochodów i by cię mają dziwką. To nie jest chyba duży koszt, nie? 50% moich dochodów, czyli chcesz pół dukata? Coś takiego. No i by cię dziwko to takie prestiżowe bardziej. O, no, nie no, ja się chętnie zgodzę, nie no, super. Zobaczysz, zwasalizujecie w tej serii. Za wszystkie ujmy na mój handel sewiński, za wszystkie wciski, że jestem niby Żydem, że merkantyzm nie jest ważny, a jest bardzo, bo wcale go nie mam w tym momencie na 16%. Ej, to nawet ja mam chyba mniej, aż sprawdzę. Wiem, bo ja dostałem kilka eventów z merkantylizmem. Bardzo 10! Ja dostałem eventy, że mogłem stracić stabilność i pieniądze, ale dostać merkantylizm, to brałem. I w ogóle ty, Meksyk, jaki bogaty jest. No, Meksyk generalnie jest zajebistym regionem. 5-4. Tak? I nic nie jest wyprowadzone, nikt nic nie kradnie. Bo jeszcze chyba nie mają dostępu, pewnie Karib jeszcze nie widzi pewnie tego trade node'u. A możliwe. Ale jak widzę, że... Jak będą wyprowadzać. Widzę, że z Rio Grande Indianie wyprowadzają. Tak? Mhm. Ja łącznie mój node to jest 4,53. No ja kolektuję 3,37. Z racji, że tutaj wiele już robić nie mogę, no bo mam minus 10,3 prestiżu, minus 2 stabilności, to mogę to najwyżej czekać, więc ja mogę tutaj zabawić ludzi rozmową, a ty kombinuj, jak żeby się dostać i wysłać mi pieniądze. Wiesz co, proponowałbym speed 4, tak, jeżeli ci to nie zrobi problemu. Racja, w sumie nie głupie. Bo póki co, słuchajcie, no ja gałganiłem wcześniej, ale fakt jest taki, że po prostu muszę gnać teraz stronę Europejczyków. Holandia pływa, wyobrażasz sobie? O! Holandia? Chwila. No, Holandia pływa, słuchaj sobie. Musiała się uwolnić do Burgundii. A, bo król Burgundii umarł, pamiętam, widzieliśmy. Czechy zwodziliśmy Burgundię. Tak, to prawda. Ale Holandia, wiesz, pamiętaj, Holandia i Niderlandy to co innego. To jest Holand. No tak, tak, ale tam nie ma, na starcie nie ma Niderlandów, ale na starcie jest teraz Holandia. Wiesz, jako kraj, kurwa, mogę dostać 494 dukaty albo przez 10 lat. To wolę przez 10 lat, to zwykle lepiej działa. O. Te eventy, jak tam masz chyba do wyboru hajs i ten, to chyba zawsze lepiej działają te na dłuższe momenty, tak mi się wydaje. Tak, no chyba, tak. Że w tym czasie twój kraj, nie wiem, rozpadnie się na pół, to zwykle działają gorzej. Nie, zawsze jeżeli jest hajs... Boże święty. Co? Kolejne eventy negatywne? Nie, no wojna mi powiedział. Jakiś tlaszkalan. Mogę zwolnić? Przepraszam, na sekundkę, tylko chcę przerzucić tych. Ja tutaj widziałem prowincję, do której chcę iść i chcę iść tu, dobra. Ale proszę, go. Ja nie rozumiem tego Tlaszkana, no bo on zaatakował mnie sam, a ja mam dwóch sojuszników, on przegra to mimo wszystko, ja nie muszę być armii, ale on to przegra. A i tak mnie zaatakował, te boty nie myślą, one wypowiadają mi wojnę tylko dlatego, że się boją tego Duma. I one wypowiadają wojnę, bo muszą. I to jest najgorsze, bo oni działają, oni myślą jak ja, czyli takie ale olo, nie? I to jest najgorsze, bo ja nie potrafię własnej taktyki kontrolować. Jedna moja prowincja jest w Caraiban Trade Node, wyobrażasz to sobie? A ja właśnie jestem w kolejnej wojnie, wszyscy ze sobą walczymy. Każdy kraj tutaj, który się znajduje, walczy ze sobą. Zabawna kwestia. Dostałem na tego Arwaka, dostałem na ciebie, przyjacielu, casus belli, a nie mogę mu wypowiedzieć wojny. Ojej. I co tu zrobić, panie Niedźwiedziu? Ojej, nie wiem, no ja upadam. Znów? Znaczy, no wiesz, no wojna za wojną. 24 tysiące Indian w dwóch wojnach, no bo nie mogłem nie przyjąć wezwania do wojny, bo straciłbym 25 prestiżu, a nie wiem, czy wiesz, ale mój prestiż obecnie nie jest na zbyt wysokim poziomie. Naprawdę? Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że jest... Dlaczego? Nie wiem, ale wydaje... Co się stało z twoim prestiżem, Niedźwiedziu? Nie wiem, ale podejrzewam, że ma to związek z tym, że przegrałem 4 wojny. O kurwa, Hiszpania już pływa z drugiej strony. Opływają mi od mojego moich własnych ziem. Co ta Tlaszkala ode mnie chce? Tlaszkala chyba się Tlaszkala tak powiem. Chce do niej odpisał, tyfy. Idź sobie stąd, Hiszpaniu. Nikt się nie potrzebuje tutaj. I broń Boże, nie zakładaj tu żadnej kolonii. Znaczy, możesz jedną, to wtedy się mogę cię zwesternizować. Okay. To jest...
genialne. To nie wiem, co się właśnie wydarzyło, ale... O, o, Jezu, jak cudownie. Dostałem Master of Mint pierwszego poziomu. Jezu, jak dobrze. Ale pieniędzy będę miał teraz niedźwiedź. Wydarzyło się coś bardzo ciekawego i może ty mi to wytłumaczyła, nie rozumiem. Słucham. Zaatakowała mnie Tlaxcala. No, Tlaxcala, no. Zaatakowała mnie. Mhm. Dwa miesiące po tej wojnie kliknąłem, oni mi przerażające siły, oblegali mi prowincje, które chcieli i dali mi Wetpisa, po prostu. Może Doom, nie, może ich Call for Peace albo jakieś inne Warg zacznie zjadało? No nic, w dwa miesiące. Mogli toczyć inne wojny? Nic, po prostu Wetpisa mi dali, po prostu stwierdzili, jesteś takim zajebistym państwem. Słyszeliśmy o twojej zajebistości, że damy ci Wetpisa. Intrygująca kwestia. No, takie spoko, bym nawet powiedział, nie? O kurwa, Generation of Cowards. Muszę zabić 8 tysięcy tych. Znaczy nie ma się co dziwić, że jest generacja tchórzy, bo nie walczą od dawien dawna. W sumie ostatnią jedyną wojnę, jaką... O, Norwegowie też pływają. Ostatnią w sumie wojnę, jaką miałem, to ten, to... jak oni się zwał. Z tymi moimi miałem tą wewnętrzną wojnę taką swoją, nie? A, kumam. O, tutaj Marketplace. Ale to będzie dobre. Ale to... Zobacz, jakie to jest dobre! No, chciałbym, żeby tak było. Event plus 1 stabilności, alleluja! Hej, moi drodzy, cześć, słuchajcie, jesteśmy po małej przerwie, delikatne problemy techniczne, ale już wracamy do was. Myślę, że tempo 4 ci odpowiada, pani niedźwiedziu? Tak, nic się nie dzieje u mnie. Mam plus 3 stabilności, zajebiście. O, widzisz, i kurde, raz na wozie, raz pod woźdem, jak to się mówi, nie? Mam teraz tylko prestiż naprawić i będę zajebić tej sytuacji. O, straciłem trading in Cocoa. Uwielbiam wczytywanie i zapisywanie. Zawsze, kurwa, teraz to wypierdalają mi. O, i teraz mi przyszło z powrotem. Swoją drogą mogę, jak w sumie tak siedzę i się nudzę, to mogę po prostu poprzeglądać sobie trade goods i strategic goods, zobaczyć, kto jest gdzieś. Ej, w goldzie jestem największym, ale za to nie miałem żadnego bonusu. Mam 23% złota ze świata. I 25% czekolady świata. A potrafisz w ogóle tę czekoladę wykorzystać, żeby robić czekoladę? Tak, i robię też z niej skoki, robię też kokainę. O! I właśnie moim planem jest to, że jak przypłyną Europejczycy, to ja im będę sprzedawał kokainę i za 10 lat ich społeczeństwo upadnie. Potem wyślę tam moich potomków, oni polecą właśnie tam do krajów Rzeszy Francuskiej, będą prosili o ich dobry socjal i wtedy rozmontuję ich społeczeństwo od środka. Ej, no moim zdaniem to brzmi genialnie. No nie? No, moim zdaniem super. Słuchaj, ciekaw jestem, kiedy ktoś na świecie coś takiego zrobi. No. Wink, wink. Ach, ta poprawność polityczna. Nie żartujmy, tak, tym bardziej z takich ciężkich tematów jak emigracja. Bo przecież to są biedni ludzie. Kurwa, kolejna jebana epidemia europejska. Co za kutasy. Hail to... falls ill. Ej. O, to epidemia, chyba dlatego. A u mnie... To chyba dlatego. Albo pani właśnie stwierdziła, rzucę sobie teraz eventy wszystkie negatywne. W sumie muszę z tych kutasów zwasalizować, a ich nie widzę. Co ja dostanę za to, że ich zwasalizuję? W sumie gówno, bo ja dostanę plus 1 diplo reputation, no to kurwa bombowo. No co, nie cieszysz się? Ja bym się cieszył na swoim miejscu. Stary, kurwa, marzę o deep repie, naprawdę. W tym obecnym stanie, kiedy nie znam żadnego mojego sąsiada, to jest świetny pomysł. Tak, chyba... O, Tropical Wood. Dobra, spoko. Fort Defense czy Siege Ability? Siege Ability. Chociaż. Ile masz fortów? Niewiele. Okej. Okay. Ładuję sobie Jezu, wszystko... jak się cieszę z tego doradcy, kurwa, że on jest taki biedny. To jest ładuję wszystko w ten development, bo... I tak te punkty na nic mi się nie przydadzą. No one wants to work. Nikt nie chce pracować, co masz jakiś lewacki kraj. Tak, dokładnie, wiesz, bo im jest za dobrze, nie? Po prostu mają za dużo pieniędzy teraz i po prostu, wiesz, im się dupa przewraca, kurwa, nie? No Grecja to chyba jest troszkę pozadłużana bardziej, nie? War taxes zaraz dostaną, to się skończy. O, kawaleria zaraz mi wchodzi do gry. Combat with, Infantry Shock, Military Tactics i baraki. Szósty poziom, to jest strasznie fajny poziom. Lack of Quetzal Feathers. Jakieś pióra w ogóle. I no Quetzal Cattle to jest pierzasty wąż. Mogę mieć trade with Quetzal Feathers albo 5 prestiżu. A trade with Quetzal Feathers jest na całe życie? No nie wiem, tylko jest napisane, że będzie. No to ja bym dał. Zawsze te wszystkie takie eventy, takie, które możesz zaktywować, są lepsze. No to sprawdzimy. O, it's a opinion of Kokomes. Change blast plus 50. Kokomes, ty mnie kochasz. Dziękuję ci, Kokomesie. Dlaczego mi się sojusz zerwał z tymi... Aha! Uj! Czekaj! Kurwa, co się stało? Wziąłem, żeby dostać authority i za to dostałem celebration, okej, okay, widzę. I mam... Popierdoliło was? Spierdolę, stracę authority, w dupie jest. Kurwa, chcieli mi, człowieku, zrobić 30 regimentów po 6, kurwa, bo stwierdziłem, a wezmę sobie authority, darmowe, prawda? Przecież to z tego, że miałem 100 authority wtedy. Świetnie, Ignacy, to był najlepszy pomysł świata. Genialny. O, barwniki mam.
Jezu, jak ja bym chciał mieć piąty administracyjny. Ej, jeżeli chcesz mieć piąty administracyjny, to dlaczego by nie wrzucić fokus na administracyjny, co Ignacy? No właśnie. Ej, ja już jestem na trzecim administracyjnym. Czwartym, zaraz będę na... Kurwa, zaraz będę. Jestem na drugim. Jest mi smutno. Gdy ci smutno, gdy ci źle, posłuchaj Ignacego i zastrzel się, że ty nie jesteś Ignacym, że jesteś tak zajebistym człowiekiem jak on. Ej, jakiś mój sąsiad ma administracyjną czwartą, więc byłam neighbor, bo... Widzę Portugalię już! Dobrze! Przez Karaiby, ale jeszcze nie mogę właśnie, bo widzę tylko, że jest tam zielona ta obwódka ich, ale nie widzę, jaki to jest kraj. A szkoda. No, szkoda troszkę. Ma Karaibo, widzę, że mnie odkryło w końcu. Tworzyłem potwora, ten Taraszka, taki, pamiętasz sytuację, kiedy mówiłem, a powiększę sobie sojusznika, nie? No. Jest to rywal, który chce zniszczyć mój kraj. To jest jedyny jego cel życia, zniszczenie mojego kraju. Niepotrzebnie, co? No, a mój kraj jest podzielony na dwie części, którą oddzielają zapotekowie i to jest takie... Niefajne. Mech. No, takie mech, no, dokładnie. Okej, okay, to niepotrzebnie dosyć, co? No, z czym oni walczą? Czy wszyscy walczą z Taraszkanem i zapotekami, czy mi się wydaje? Chwila. Kokomys, aż muszę zobaczyć, bo to jakieś wojny beze mnie się toczą, a to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Wojny bez ciebie? Niedźwiedź, jak no, to możliwe? No właśnie się sam dziwię. Mogę zmienić kulturę? Nie, wam jeszcze nie mogę. Tym mogę zmienić kulturę, tym nie mogę. Jak u mnie wygląda sprawa z akceptowanymi kulturami? To jest pytkę. Ci mixtekowie ciągle chcą się buntować. No, nie chcą być akceptowaną kulturą. Właśnie, też niedźwiedzie możesz opowiedzieć, jak u ciebie będą wyglądały reformy, bo w końcu się dowiedziałeś, mądra tak, głowo. Tak, za każdym razem jak zrobię reformę, tracę połowę mojego kraju. Znaczy, z każdą kolejną reformą coraz mniej ich tracę, ale mimo wszystko tracę. To prawda. Co nadal nie jest jakąś tam tragiczną, wiesz, rzeczą, bo nie masz duma przede wszystkim, nie? No, niby tak, ale myk polega na tym, że zanim ja podbiję, teraz jestem w takiej sytuacji, że nie mam za bardzo jak podbić tych 20 prowincji, bo wszyscy się ze sobą sprzymierzyli na mnie. No wiesz co, w końcu przestaną się sprzymierzać, wiesz jak jest. Jest 1546, mów mi więcej. 7,4 developmentu, a ja mam obecnie authority. No ciągle muszę robić harsh treatment tych mixtecan separatis, bo oni ciągle chcą się buntować, no ja nie rozumiem tego. Co oni mają do mojego kraju? Jest wspaniały, piękny, cudowny. No, w ten sposób. 47 korów, mam 50 prowincji już prawie, wiesz? No. No z koloniami mam 49, mam dwie kolonie w tym momencie, mam... Antikikuje i Maracaibo. Opływa ta Karaibas. Brzmi groźnie. You have not discovered Karaibas yet. Ale ja widzę waszą prowincję, widzę Jamajkę już. Ja już wiem, dlaczego ten Taraszkan tak ciśnie. No, bo czemu? Ja grałem, bo ma ziemię, które należały do Azteków na początku. Moich Azteków. A ja tam boostowałem, wszystko ładowałem w ten rozwój prowincji. Oni mają tam takie imba prowincje po 8 bez taksu. No, widzisz, gdyby Kuska, jak to się mówi, nie? Kusko, gdyby Kusko nie skakało. To by w pierdol nie dostało, tak? Jak tak. Mówi stare przysłowie. Tak, stare porzekadło. Ale wiesz, ja tylko czekam, bo to, ludzie już pisali, że pewnie gdzieś koło 16 odcinka, jak się pojawią Europejczycy, będzie dostajemy w pierdol. No tutaj jak się u mnie pokażą, to ich przyjmę z otwartymi ramionami. Ja nawet chcę zostać ich wasalem, nie? Jeżeli jest w ogóle możliwość, jakiś protektorat, cokolwiek. Mhm. Bo ja to nie widzę przyszłości dla siebie w tym regionie bez pomocy kogoś. Oni się wszyscy sprzymierzyli na mnie, albo walczą między sobą, bo tam i tak pamiętają o tym, że ja jestem głównym zagrożeniem. Kurde, myślę, czy mnie stać mi było na następną kolonię. Że jedna kosztuje 2,14, trzecia 4,16, to czwarta będzie kosztowała 8,16, nie? Bo to jest 200%. Mm-hmm. Kurwa, no 8, to nawet jakbym forty zdjął, to miał 2,5, to bym tak na... No, miałbym 2,5 w bonusie, czyli miałbym 7, no 8, może prawie bym uciągnął. Trzy kolonie bym na ledwo uciągnął, ale to jest chyba trochę bez sensu, nie? Daj na czwórkę. O, przepraszam. Już. Czemu nie, nie zauważyłem się, bo mnie już jest kolonizacja, więc możemy sobie siedzieć i pieprzyć. I tyle, bo moi drodzy, już obecnie, jak to oglądacie, jestem na wakacjach, wiesz? Wiesz, nie wiedział, że ja właśnie jestem na wakacjach? To jest... Teraz już jesteś już daleko, tak? Tak, to jest teoria relatywności. A, no to weź, prześlij mi wszystkie swoje pieniądze i ja tutaj dalej poprowadzę te No właśnie nie, bo ja sobie nagrałem to na wakacjach, więc ja już waszych komentarzy nie czytam obecnie. Ale nie, czytam sobie z Grecji. Ale ja czytam. Wszystkie czytam. Nie, ja z Grecji sobie czytam, wiesz, ja tak uwielbiam czytać komentarze. Praktycznie cały dzień siedzę nad tym. Tak? Teraz w kurwie mnie ty, nie wiem czy zauważyłeś to w powiadomieniach, że ja już nie widzę komentarzy, widzę tylko odpowiedzi do komentarzy. Zauważyłeś tak, to? Tak, tak jest. To jest tak wkurwiające, że trzeba muszę chodzić po prostu na każdy odcinek i ręcznie czytać, nie? A wiesz co jest jeszcze bardziej wkurwiające? No. Subbox, który się teraz zjebał na O Jezu, Subbox jest przesrany, ludzie tak piszą o tym Subboxie. A mi się wydaje, że wiesz co to chodzi o ten YouTube Gaming, wiesz, bo teraz proponowane, nie wiem czy zobaczyłeś, proponowane kanały mi wskoczyły same vlogerskie, wszystkie gamingowe mi wypadły. I po prostu chyba to przez to, że gdybyś był pewnie na YouTube Gaming, to by ci pewnie pokazywało, nie? No ale kurde, no to jest jednak mimo wszystko, nawet miniaturki mnie wczytują teraz. Tak, miniaturki to samo, oni mają to po prostu, jak oni coś zmieniają, to po prostu się jebie kurwa wszystko, jak tylko może. Oho. Jeden base tax,
Dostałem Casus Belli na Taraskan. Super, to jest mój główny wróg. Dziękuję, że gra podpowiada mi, żebym ich zaatakował. Na pewno to zrobię. Ja chcę admin point. Dobra. 7. Okej, okay, miło. O, zmarł mi władca. Jest mi przykro. Dobra. Ile hajsu? 4. Ogólnie mówisz, że niedługo wszyscy będą korzystać z YouTube Gaming, tak naprawdę. Kurczę, no cholera wie, szczerze mówiąc, nie? Cholera wie. Zastanawiam się, jak to się potoczy. No ale może być ciekawie z tym YouTube Gaming. Syf. Słucham? Syf i wymysł YouTube'a. Dlaczego uważasz, że syf? No bo widzę, co się dzieje teraz z tego, no po prostu moment, wiesz, że zdarzają się sytuacje, nie? Że nawet jak masz film na kanale teraz. No. To i ktoś cię subskrybuje. No. I nawet jeżeli mu nie wyskoczy tam w powinnych, ale wejdzie tam na twój kanał, żeby tam zobaczyć, czy użyć jakiś film, to wiesz, że ten film mu się nad tym pokaże. Jest istnieje takie podejście, że on wejdzie tam w twoje wideo i tego filmu tam nie będzie. Że... Nie, jak wejdziesz w nowe wideo, to widzi. No właśnie ostatnio sobie sprawdziłem na własnym przykładzie. No, to ci nie pokazało? Nie. A patrzyłeś na incognito? Tak, normalnie wszystko właśnie, żeby cookies sobie i tak dalej. Nic, nie pokazało mi tego filmu, dopiero po 5-10 minutach pokazało mi się na tym. Tak dopiero jak YouTube to przetworzył chyba, że tam w ogóle coś się pokazało. Nie wiem, co się dzieje, ale takie zmuły czasem łapie, że to jest tragedia. No, przerażające to jest. No nic, no wiesz, na przykład dlatego mam, wiesz, po prostu ustalony harmonogram i wiadomo, kiedy coś się nie pojawi. To jest w sumie jedyna metoda, jaka mi przychodzi do głowy na to, nie? Ach, walczenie z YouTube'em. No kurczę, niestety, no tak trzeba czasami, no. Cóż, taką mam politykę. O, widzę, że pływa eskadr. Blue, czyli eskadra niebieska chyba. Mówi, czy blue. Taka eskadra, że mają chorobę morską i robią takie blue. Kto wojnę wypowiedział, lol? Śmieszne żarty. No, ktoś mi wojnę wypowiedział tak po prostu i mnie zastanawia, dlaczego on to zrobił, skoro widzi, że nie ma szans. O, stop! Nie macie prestiżu, lol! Kurwy. Nie macie prestiżu, nie możecie mnie zaatakować. Zostawcie mnie w spokoju. Kurwa, mercenarii się... Cenomen! Pani Basia dała, pani Basia zabiera już w drugim evencie stabilność. Tak, i cenomen już masz? Tak, już. Teraz już został plus 3, mam plus 1. Ja, czy ja nie mam przodkiem minusu jakiegoś teraz? No, sprawdzę. Czy ja nie mam bankrucji dalej? Bankrucji. Co to za potwór językowy? Bankrucja. O kurwa, Portugalia płynie 34 statkami. I 18 transportowców. Nie, no, nie mam. Nie chcecie mi wypowiedzieć wojny, prawda? Idźcie sobie stąd. Wiesz, że oni zaraz mogą zacząć wypowiadać wojny tym nativesom? Bo pływają już tutaj dużą ilością transportowców, wiesz? Kurde, jak ja mam się przed nimi obronić, jak oni mnie masakrują jak śmiecia? Kto? No kolesie mają 5000 żołnierzy, ale no. Oni mają bardzo wielką przewagę w moralach, bo no. Ja mam minus 51 prestiżu i to bardzo boli. No, nie o! Pokazała się nadzieja. No, jaka? Buntownicy. No proszę. Moi. Co pomogą ci buntownicy? Uh-huh. Brzmi jak plan, nie? Moje armie nie mają kompletnie żadnych szans. Stawiam się, czy po zreformowaniu religii stracę tego. Stracę advisora. W sensie te boosty, które mi daje religia, nie? Czyli tego kolonisty i tak dalej. Zastanawia mnie ta kwestia w sumie. Ja zastanawiam, dlaczego moi sojusznicy nie odpowiedzieli na moje wyzwanie. Prosiłem ich. Mają cię w dupie? No może tak być. A moi buntownicy wybuchli. Zabiorą mi kraj. No rozbierają mnie, no. Może to i lepiej, że nie będę tam po lewej. Może to i lepiej, że już nie będę grał z tobą, Ignacy. Ja już se pójdę, wiesz. Nie będę nikogo przeszkadzał. Koniec pokażeń. No, ta seria to troszeczkę cię upokorzyła, muszę przyznać. Tak bardzo. Tak troszkę, no. No cóż, wiesz jak to bywa. Graj Aztekami, mówili. Będzie fajnie, mówili. Stałem się w którą stronę iść teraz z kolonistami, czyli w stronę właśnie Darien, czyli tak jakby w stronę Panamy, czy nie? W sumie jakbym Panamę skolonizował, to nie jest głupi pomysł, nie? Chociaż powinienem sobie tutaj granice bardziej poszerzać. Iść w tę stronę. Okej. Okay. Kurwa, kolejna epidemia europejska. Rozjebił mnie zaraz tym. Pieprzeni brudasy, no. Stać by mnie było na trzecią kolonię, tylko że ona sama w sobie, moje kolonie rosną ze stępem 25 rocznie. Wow. To nie za dobrze. No, to nie jest najszybsze tempo wzrostu świata, muszę przyznać. Zdarzało mi się widzieć szybsze. To jest, kurde, wszyscy nagle zrobili sojusz z Tlaszkalą i w ogóle ze wszystkim, co mnie nienawidzi. Co się tutaj dzieje?
Czego moja stolica jest okupowana? Dlaczego ten bot nie idzie tam walczyć z moimi butownikami? Powinien to zrobić. Myślę o sobie, nie o mnie. Słuchaj, to co on powinien, a to co robi, to jest całkiem odmienna kwestia jak na moje. O, jest i kolonia. Teraz Raszkan ma Doomsday, ich dobrze im tak. No może dlatego cię atakowali, co? To by miało nawet całkiem niemały sens. A to nie oni mnie atakują. Nie mieli oni Doomsdaya, okej. Okay. Nie no, nie będę tutaj... Nie wiem, co ode mnie chcieli. Ej, kurde, powiem tak, graniczę korem, tylko ja nie znam ich, nie? O co, wiesz, o co chodzi. Chyba, że to przez morze nie działa ten kor, bo to też może być tak, że przez morze to nie działa, nie? Może. Ja tak miałem sytuację, wiesz co, jak Rosją grałem, Western Arm Trade, nie? I przez morze graniczyłem z Danią. A nie zaliczało mi Western Arm Trade'u. Ja mam inne problemy teraz, Ignacy. Tak, jakie? No właśnie przegrałem wojnę. I co znowu straciłeś? Prowincję jedną, ale co jest najgorsze? Hmm? Słucham cię. Co tym bardziej straciłeś? Wracam do stadium początkowego, zaczynamy od nowa. Oh yeah, szósta militarna. Dobra. Kolejne kraje zostały utworzone. Ja się już odciąłem od tych murzynów, którzy mnie nienawidzą. Wróciłem do siebie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem prowincji. Osiem prowincji. A ty jesteś bezużytecznym gównem. Spokojnie, Ignacy, spokojnie. Mam tylko minus 80 prestiżu. Gdybym miał prestiż na plusie, no. If I was a rich man. Prestiż na plusie to wszystko, o co proszę. Gdzie tu jest jeszcze dużo? Tu jest dużo. Jakieś eventy na prestiż by mi się przydały. Kilka manpowerów sobie dorzucić. Dobrze. I teraz tak, temple. 06, 16 tutaj aż. Okej, okay, to ciekawie. Ale nie mam już problemów z buntownikami. To 16. Tyle dobrego. Sobie wiesz co, buduję teraz. Kraj buduję. Kraj budujesz? A może tak dla odmiany przyjdziesz do mnie i mi pomożesz? Polska w budowie, wiesz co. O, 20 w quita. Gnacy, kolego. O, no chciałbym ci pomóc, ale jak ja mam ci pomóc? Nie, wiecie, no robię kolonie jak mogę, napierdalam jak mogę. Potrzebuję pieniędzy, to wszystko. Pieniędzy i chętnie bym ci dał, ja bym ci chętnie dał, nie wiecie, wszystkie moje pieniądze, które posiadam, ale... Ale nie mogę, bo nie ma mnie tam. O, trader. Pomyślmy. Chociaż trader, no lepszy trader. I kto chce ze mną sojusz? Ktoś musi chcieć ze mną sojusz, no ktokolwiek. Pomyśl. Ja bym na przykład nie chciał. Może Kolima chce. Kolima nie chce, bo... Aha, kanał anulować Tritysy. Kokomes daj mnie. Guaira. To będzie trzeba zrobić, może wtedy zobaczę Europejczyków. Może. Co się stało? Dlaczego straciłem? O, patrzcie, co tu jest. Lama w San Luis. Będę musiał to skolonizować obowiązkowo. Statesman mi zmarł. Właśnie umarł mi król. Umarł król, niech żyje król niedźwiedziu, pamiętaj. Tak. Zabrał ze sobą stabilność oczywiście. I mam radę regencyjną. Najbardziej wybitna rada, 2-3-1. Największe mózgi w ogóle. Wiesz, mam całkiem w pytkę regencję, 3-2-4? No, super, ja mam 2-3-1. Czemu nie mogę to zbudować? A, 115. Twoja regencja plus moja regencja i mamy regencję idealną. My powinni się spotkać i porozmawiać. Kto mi zmarł? A, kwatermistrz. Reinforce speed, okej. Okay. Dlaczego 115 moje budynki mnie mają kosztować niby? Tropical. Do Gulf of Darien cały czas. I Darien prowincję widzę. Czy jestem jedną prowincję przed Panamą. No matko, jeszcze kawał drogi. No, jeszcze kawał drogi, to prawda. No dobra. Jest rok 1550. Może życie? No oczywiście. Jeżeli pani Basia pomoże i nie będzie zbierać stabilności i da mi event plus 50 prestiżu, to żyje. No, wątpię, że pani Basia była aż tak hojna, ale no, warto wierzyć. No, to ja sobie boostuję prowincję, no, mam wyjebane. Kurde, czemu nie mogę cały czas zobaczyć Panama Trade Node? Zakładam, że jestem jednym z najmocniejszych krajów w Panama Trade Node, a zupełnie nie mogę go widzieć. W Panamie, stary, mam... Bo 3/4 tego Trade Node'u ja widzę. Tak? Mhm. Jest zaraz obok mnie. Okej. Okay. Smutna sprawa. Wiele krajów powstało. Jakiś kraj, który mnie kocha, jakiś sojusze. Kolima. To jest twój największa szansa na przeżycie, co? Tak, trzy prowincjonalny kraj, który ma więcej armii niż ja. Mam 8 prowincji dla porównania. To minus 70 prestiżu mnie zabija. Jakiś event z prestiżem, cokolwiek.
Pani Basiu? Pani Basia, pani Basia cię nienawidzi. No właśnie tak, na razie wszystko do tego zmierza. Wiesz, bo wiesz, kto mnie przed chwilą ścisnął? Wiesz kto? No, nie wiem. Koleś, który miał jedną prowincję. Jedno prowincjonalny kraj ścisnął kraj, który miał chyba 10 wtedy miałem, czy 12 prowincji. To o kim dobrze świadczy? Ale no, o jednej prowincji, czy o 10 prowincji? Ten prestiż tak boli. Tak bardzo boli. Ale jak masz na minusie, to powinieneś mieć ten, to powinieneś mieć plusowy DK. Czy na tam to już nie nazywa wtedy DK? No mam, no to się nie jest DK, to jest jedyny plus, no po prostu no. DK plus, ale co z tego? Jak kurde, ja tutaj mam minus 69, rocznie plus 4, no to jest prosta matematyka, 20 lat się. I dopiero będę mógł cokolwiek zrobić. Ja bym się chętnie poznał z Portugalczykami, bardzo. No. Cieszę się, że będą jakieś eventy, jak ich poznam. Na przykład, że zapierdalamy ci całe złoto, bo jesteśmy Portugalczykami. No, czemu by nie? Takie, sekret, twoi ludzie zobaczyli, masz taki śmieszny event, będziesz miał, ty będziesz wiedział, jak to się skończy, ale nie będziesz mógł nic na to poradzić. Takie sekret, że twoi ludzie spotkali bogów na dziwnych istotach, które nazywają się koniami. Już mam konie, wiesz, ja już mam konie. Twoi ludzie spotkali bogów, którzy mają żelazną skórę. I masz opcję, zaproś bogów do siebie, zaproś bogów do siebie, zaproś bogów do siebie, zaproś bogów do siebie. Nie zaprosisz, nie, a możesz jeszcze nie zaprosić, stracić 3 stabilności, auto doomsday, bankruptcy, stabilność, prestiż na minus 100 i cały manpower spada ci. No. To takie i local autonomy plus 100% everywhere. Ale to jest w stylu pani Basi, no naprawdę. No ja zapierdalam z koleniami jak mogę, to jest jedyne co mi przychodzi do głowy. 7 już dostaję z hajsów. Ja już widzę drewniane stworzenia, które pływają po wielkim oceanie. Mi się skusić na kolonię następną jeszcze. No bo lepiej się pobudować może. Masz w ogóle jakieś budynki właśnie stawiać? Sporo, no. Jestem na 4 administracyjnej, 5 dyplomatycznej i 6 wojskowej. Troszkę mogę postawić. Ja jestem czerwony. O, jest mój król, już żyje. Dobrze. O, Anglia widzę, że mi opływa już. Zapotecy... Kolejny kraj z wyścigu kolonialnego wchodzi do gry. Nie rozumiem Zapoteków. Prowadzą wojnę, nie? Zapoteków powiedziałem. Mm-hmm. Słucham. Prowadzą wojnę z Miksztekiem i Totonakiem. No. No i wszystko fajnie, przegrywają w tej wojnie. Ja w tej wojnie w ogóle nie biorę udziału. Mnie tam w ogóle nie ma, ja nie mam nic. No i prowadzą tutaj, przegrywają tę wojnę i co zrobi? Zinsultowali mnie. Takie, przegrywamy wojnę, na pewno twoja wina! Nie jesteś to, na pewno twoja wina. Gdybyś a jest twoim rywalem są? Nie, nie są. Nie, są neutralni. Ale oni powstali ze mnie, bo ja ich utworzyłem, bo musiałem, bo bunty. Więc może oni tak myślą, że gdybyś był potężniejszy, to nigdy byśmy nie powstali i byśmy teraz nie upadali przez ciebie. To wszystko twoja wina. Grubasie, twoja wina. Zgiń. Troszkę tak, ale wiesz co, niedźwiedziu? Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie zakończyli, bo mamy dwuczęściowy odcinek, a druga część już ma 27 minut, poprzednia ma chyba 6, więc chyba się będzie wszystko zgadzało, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli. U mnie taki bardzo ekonomiczny odcinek, nie wiem jak u ciebie. U ciebie wpierdolowy. U mnie taki, taki zwyczajny, taki jak na co dzień, czyli dostaję po dupie, tracę coraz to więcej prowincji, ale... Standardowy dzień w pracy. Tak, ale mam już minus 63 prestiżu. No to już też jest jakiś plus. Dobra, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy. Ze mną był Niedźwiedź. Na razie. A ja bym Ignacy, wy byliście wy, a to był Europa Universal 4-2 Gałgany, gramy Indianami. Widzimy się już jutro, moi drodzy, o 20:30. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.